Chcę taki jeszcze jeden temat tutaj poruszyć, temat istotny. Temat, który też wprowadza, to jest bardzo fundamentalna rzecz, natomiast ona jest bardzo mocno niezrozumiała. Chcę mówić na temat chrztu. Listu Hebrajczyków 6.2 mówi, że jest nauka o obmywaniach, czyli o chrztach. To było ciekawe, bo jak ja ostatnio mówiłem u nas w kościele w Warszawie tam na temat chrztu, tak bardzo krótko mówiłem, to po tym wykładzie przyszło do mnie chyba z 5 osób albo z 6 z kościoła i mówią, ochrzcił nas. Ja mówię, ale wy byliście chrzczeni. A oni mówią, ale w ramach, znaczy to co ty powiedziałeś, to my nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia. I my zrobiliśmy jakiś rytuał religijny, który nic nie wniósł do naszego życia. Nic. Ja miałem nieraz takie, że ja tą naukę, to nauczanie dawałem w różnych miejscach. Ja miałem dużo takich przypadków. To jest taka baptystka do mnie przyszła, 20 lat była baptystką. Ona mi przyszła do mnie, potem mówi, ja się muszę ochrzcić. Mówi, ja 20 lat temu to nie wiem, co zrobiłem. Mówi, że mnie w ogóle jakąś religijną rzecz zrobili. Wiecie, bo o co nam chodzi? Nam chodzi też o to, abyśmy wywalali religię z naszego życia. Rozumiecie? Bo religia jest toksyczna. Słowo chrzest, słowo baptizo i dokładnie oznacza zatopić, zanurzyć ku zatopieniu, zanurzyć kogoś, aby kogoś utopić. W Piśmie Świętym w Nowym Przymierzu mamy 4 rodzaje chrztów, czyli 4 rodzaje zatopień. I pierwszy mamy w Ewangelii, opisany w Ewangelii Marka 1:4, mamy chrzest Janowy. Chrzest Janowy, który nie ma nic wspólnego z chrztem chrześcijańskim. Jest to coś, co się nazywa chrztem ku upamiętaniu. To zanurzenie, jest to symbol zanurzenia w krwi Jezusa Chrystusa ku obmyciu z grzechów. A więc to, o czym czytamy jako o chrzcie Janowym, to nie jest chrzest chrześcijański. Często ludzie mówią, Bóg mnie powołał na Jana Chrzciciela. Mówię, Bóg cię nie powołał na Jana Chrzciciela, bo Bóg nie powołuje na Janów Chrzcicielów. To jest głupota, bo Jan Chrzciciel się skończył. Jan się zamknął temat chrztu. Na nim się to wszystko zamknęło. Chrzest Janowy to symbol nowego narodzenia. To symbol, proroczy symbol obmycia w krwi Jezusa Chrystusa z grzechów. Skutki, pojednanie z Bogiem, czyli oczyszczenie z grzechów. Bóg przestaje być naszym wrogiem. I my przestajemy być wrogami Boga. Dalej, nabycie niebieskiego obywatelstwa po śmierci. Życie wieczne z Bogiem, władza w imieniu Jezusa. Usprawiedliwienie dalej, czyli pełen wachlarz możliwości i błogosławieństw płynących z wymiany krzyżowej. I zjednoczenie, czyli usynowienie. Bóg jako Duch Święty wchodzi do Twojego ducha, zdradza Cię i zaczyna w Tobie mieszkać. Kiedy przyglądamy się temu chrztowi Janowemu, widzimy właśnie taką rzecz. On tam wychodzi chrzcić i oni go pytają, kim jesteś, czy jesteś prorokiem, on mówi, nie jestem, czy jesteś Mesjaszem, nie jestem, kim jesteś, on mówi, jestem głosem wołającego na pustyni, prostujcie drogi pańskie. Czyli on mówi, ja jestem tym punktem, w którym możecie spotkać się z Bogiem. I to, co ja robię, to jest symboliczne. W ogóle wiecie, że wśród Żydów oni ciągle się myli. Oni mieli taką mentalność, myślę, to był chyba najczystszy naród na Bliskim Wschodzie, słuchajcie. Bo oni ciągle się obmywali w tych synagogach swoich, oni mieli te mykwy, te różnego rodzaju obmycia, tam ciągle jakieś miednice stały z wodą, oni się myli. I dla nich takie rzeczy jak chrzty, czyli te obmywania,
były rzeczą naturalną. Dlatego jak Jan wyszedł i Jan do tego Jordanu wszedł i tam chrzcił w tym Jordanie, to dla nich to było nic innego jak jeden z rytuałów żydowskich, które oni po prostu, do których byli przyzwyczajeni. I oni przychodzili i mówili, co ty robisz, czego ma dotyczyć ten chrzest, co ty nam pokazujesz tutaj w tym wszystkim. No i on tutaj im właśnie pokazuje, mówi, że tu chodzi o opamiętanie się z grzechów. I tam im mówi, kto ma dwie szaty, niech jedną odda i tak dalej, i tak dalej. Widzimy oczywiście, że to jest, wszystko jest związane z prawem, to jakby on im mówi, jakby prostuje im te ich chodzenie z Bogiem. Mówi, że aby z Bogiem chodzić, trzeba się oczyścić. O, to jest taki ten poselstwo Janowe. No i tutaj widzimy, kiedy przychodzi Jezus w konsekwencji tego wszystkiego, wchodzi do tej wody, Jan mówi, no ale co chcesz, żebym ci zrobił? No ja nie mogę cię chrzcić, to ty jesteś tutaj w ogóle tym, który powinien mnie chrzcić, prawda? No i Jezus mówi, ustąp teraz, zrób to na mnie, pokaż im to na mnie. Jezus jest takim tutaj wzorem tego wszystkiego, czyli Jezus tak naprawdę jest tutaj symbolem tego absolutnie nowego stworzenia, które pokazuje, jak się umiera, jak się staje z martwych, prawda? No i wstąpienie Ducha Świętego, które jest efektem tego nowego narodzenia. Czyli widać, że chrzest Janowy to symbol nowego narodzenia, symbol pokuty. Rozumiecie, o co chodzi? Tego pierwszego spotkania się z Bogiem i wyznania Bogu grzechów. Ale nie jest to coś, co może stanowić dla nas wzorzec zachowawczy. Dalej, mamy drugi chrzest, chrzest wodny w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czy też w imię Jezusa Chrystusa, jak kto woli. Często mnie pytali, a ty w czyje ty imię chrzcisz? Kiedyś taki do mnie człowiek dzwonił, a czemu mi mówię, o to pytasz? No bo słyszałem, jak ty chrzcisz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ja mówię, no, ale się chrzci w imię Jezusa Chrystusa. Ja mówię, ale, a jak ma na imię Ojciec, mówię. On milczy. Mówię, jakie jest imię Ojca? A jakie jest imię Ducha? Mówię, jedno jest imię pod niebem, mówię, ty, mądrku. Co za różnica, jak ty chrzcisz? Czy ty chrzcisz, wypowiadając taką formułę, czy inną formułę? To jest religia. Religia. W imieniu, ja ostatnio to też pisałem i tłumaczyłem ludziom, że słowo w imieniu w języku greckim, tak? To oznacza pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie. My tak nauczyliśmy się tej formuły w imieniu Jezusa, no i wszyscy ją mówimy, no i to jest fajna formuła i niech ona zostanie. Mamy taką formułę. Natomiast w ogóle, gdyby nas usłyszał w ogóle święty Paweł w tamtym czasie, że my tak w ogóle tutaj mówimy, to bym się popatrzył, przechylił głowę, powiedział, bracia mają coś odklejone. Bo w imieniu to jest bycie pełnomocnikiem. Dlatego w ogóle, czy chrzci się w imieniu Jezusa, czy w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego, to tak naprawdę formuła tutaj nie ma żadnego znaczenia. Tutaj chodzi o to, jakie to ma znaczenie duchowe. To zanurzenie w wodzie już po odrodzeniu duchowym. Kiedy się chrzcimy? Jak się narodziliśmy z Bożego Ducha? Jak pokutowaliśmy? Jak przyjęliśmy Jezusa Panem i Zbawicielem? To wtedy się chrzcimy, nie wcześniej się chrzcimy. Te religijne rzeczy, które gdzieś tam są w kościołach katolickich, czy też w kościołach luterańskich, bo te dzieci chrzczą w tych luterańskich, to są wszystko bzdury. Również w takich kościołach baptystycznych, różnego rodzaju takich jakby rzeczach, gdzie tam się ludzi chrzci, bo to jest ten jakby symbol, no, że ochrzciłeś się, to jesteś chrześcijaninem. Tylko słowo chrześcijanin nie pochodzi od słowa chrzest, tylko od słowa Chrystus, czyli Chrystus, a nie chrzest. Nie ma nic z tym wspólnego. To ja nieraz kogoś pytam, mówię, jak spotkałeś Jezusa? Ostatnio takiej babeczki pytam, dzwoniła do mnie tam po uwolnieniu, ja mówię, jak spotkałeś Jezusa? A ona mówi, no zostałam ochrzczona, ja mówię, posłuchaj, to nie jest to pytanie, ja cię nie pytam o datę chrztu. Jak spotkałaś Jezusa, opowiedz mi. Ona milczy przez telefon. No ona mi mówi, zobaczcie, co musi być w głowie, że ja mówię, jak spotkałaś Jezusa, kiedy to się wydarzyło, opowiedz mi o tym. Ona mi mówi, kiedy się ochrzciła. Mówię, no, inny taki tutaj artysta, też już nie wymienię nazwiska, bo nie chcę, no,
on dalej działa, jest w służbie takiej, nie z Polski, taki przyjeżdża, chrzci dużo w Polsce. Chrzci dużo, znaczy nie przyjeżdża teraz, no przyjeżdżał dużo do Polski, takie ruchy wyszły z jego tam w ogóle tego całej organizacji. Bo oni chrzczą i mówią, że podczas chrztu wtedy człowiek jest, słuchajcie, uwalniany od grzechów. I oni chrzczą. No, nie, nie, nie. I jakby podkreślają rangę tego chrztu. To ja zawsze mówię, no wiecie, no pierwszy do nieba poszedł nieochrzczony. No bez przesady. Pierwszy na krzyżu wisi obok Jezusa człowiek i mówi, Panie, on mówi do niego, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Tam nie było, że szybko zejdź z krzyża, ochrzci się i potem pójdziesz ze mną do raju. Tak nie było. On bez chrztu poszedł do raju. Dlaczego? Dlatego, że chrzest nie jest potrzebny do zbawienia. Chrzest nie jest potrzebny do pójścia do nieba. Nie jak ktoś nie poprosi, żebym go ochrzcił, to go nie ochrzczę. Kiedyś Tadzio, pamiętam, jak Tadzio się nawrócił, przyszedł do mnie, mówi do mnie, ochrzci mnie. A ja mówię, dlaczego mi cię ochrzcić? No tak się patrzy na mnie. Ochrzci mnie, bo ja dalej nie pójdę, nie będę się rozwijał, jak mnie ochrzcisz. Ja mówię, to jest motywacja. Bo cię mogę ochrzcić. Bo ja widzę, że ty widzisz duchową rzeczywistość. On widział duchową rzeczywistość. On nie widział rytuału. Wiecie, co chodzi? Rytuał. Ochrzci mnie. Bo my, protestanci, się chrzcimy w wieku dojrzałym. Nie. Jest to chrzest w wodzie, jest gestem proroczym określającym zupełną zależność od Boga. Manifestujemy tutaj swoją śmierć, kiedy się zanurzamy w tej wodzie, a kiedy się wynurzamy, manifestujemy swoje zmartwychwstanie. To jest gest proroczy. Gest proroczy. Jakie są skutki? Zaczynamy być widoczni w duchowej rzeczywistości. Ujawniamy się w duchu przez chrzest. Często ludzie mówią, wiesz, chrzest jest taką moją prywatną sprawą, nie filmuj mnie. Ja mówię, dlaczego mam cię nie filmować? Przecież właśnie chrzest jest publiczną rzeczą. Twoje nowe narodzenie to mogło nastąpić na tapczanie u babci. Jak siedziałeś sobie i oddałeś życie Jezusowi, halleluja. Ale chrzest to jest rzecz publiczna. Właśnie powinieneś wszystkim pokazać dookoła, oto jestem chrześcijaninem. Wszyscy w twoim mieście, na twojej ulicy, w twojej szkole, w twojej pracy powinni być ukuci tym w oczy. Powinieneś to zamieścić na YouTubie, na Facebooku, wszędzie. Jestem narodzony z Bożego Ducha. Rozumiesz, o co chodzi? Niech wam to wszystkim wali po gałach. A nie, człowieku, rozumiecie? Inkognito. On jest chrześcijanin inkognito. Bo jak się rodzina dowie, ja my to się zrobi rodzina. To oni mnie odrzucą. To ich olej. I chcę znaleźć nową rodzinę. Olej rodziny. Co cię rodziną obchodzi? Z rodziną to się na zdjęciu dobrze wygląda. Bycie widocznym duchowo jest dla nas bardzo ważne. Póki się nie ochrzci człowiek, to jest widoczny dla Boga. Ale kiedy się człowiek ochrzci, to zaczynają go widzieć wszyscy. Ludzie, demony, aniołowie. Rozumiecie? Wiecie, na przykład wśród muzułmanów, jak się nawrócisz do Jezusa, to nie jest taki wielki problem, ale jak się ochrzcisz, to cię mogą zabić. Wśród Żydów, jak się narodzisz z Bożego Ducha, to nie jest taki problem wielki. Ale jak się ochrzcisz, to na pewno ci wyrzucą z synagogi. Na 100%. Rozumiesz? Niestety. Bo chrzest jest duchowym aktem sprawiedliwości numer jeden. To jest pierwszy uczynek sprawiedliwości. Jeżeli człowiek chce iść dalej za Bogiem, powinien się chrzcić. To nie chodzi, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy nie widzieli w tym jakiegoś religijnego aktu. Ja zawsze mówię tak. Kiedy Jezus mówił, abyśmy chrzcili ludzi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to nie mówił o tym, żebyśmy ich zanurzali w wodzie. On mówił tak, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli zanurzając ich w imię, nie w wodę.
w imię Ojca, w imię Ducha, w imię Syna. Tam zanurzajcie ludzi, czyli ludzi wprowadzajcie w Boga. Taki był ten zamysł tego tekstu. Jezus nie mówił o chrzcie. Chrzest jako taki, ten chrześcijański chrzest, o którym teraz mówię, pojawia się dopiero w pierwszym kościele. Rozumiecie? On się pojawia w pierwszym kościele, bo nawet uczniowie Jezusa, którzy chrzczą, to też oni nie chrzczą chrztem chrześcijańskim, tylko oni powielają chrzest Janowy, czyli to jest chrzest na odpuszczenie grzechów. Czyli symbol pokuty, o której mówiliśmy wcześniej, prawda? Dlatego Jezus nigdy jakby nie zlecał czegoś takiego, jak to, że to jest jakiś taki sakrament i ten sakrament trzeba realizować. Natomiast rzeczywiście chrzest jest duchową rzeczą, rzeczą istotną i można z niego bardzo dużo wyciągnąć. W chrzcie też jest napisane, że prosimy Boga o dobre sumienie. Czyli to jest prośba o dobre sumienie. Czyli kiedy ty się chrzcisz, ty się ujawniasz w duchowej rzeczywistości, to w tym momencie zanosisz pewnego rodzaju mistyczną prośbę do Boga, aby sumienie twoje było czyste i wyostrzone, aby nie było skalane, abyś nie ulegał szeregowi różnego rodzaju potępień, poniżeń i tak dalej, i tak dalej. Żebyś nie bujał się przez kolejne lata pod tytułem, czy na pewno jestem zbawiony? A, na pewno jestem zbawiony. A jak zgrzeszyłem, to ja nie idę do piekła może. A jak upadłem, to mnie Bóg nie zasaroma. Nie. Czyste sumienie. Czyściutkie sumienie. I wyostrzone. Z drugiej strony sumienie, które w ogóle, jak coś jest złe, to jest złe. Jak coś jest dobre, to jest dobre. Nie kombinuje, nie naciąga. Taki jest chrzest. Trzy, chrzest w Duchu Świętym. To zanurzenie w mocy Boga. Od wewnątrz. Ku byciu skutecznym świadkiem Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, że po niewielu dniach zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym i będziecie mi świadkami, tak przetłumaczono świadkami, oryginał mówi i będziecie mi martynos, czyli będziecie mi męczennikami. A więc Jezus mówi tak, podczas chrztu w Duchu Świętym otrzymacie taką moc, że bez żadnego problemu będziecie mogli oddać za mnie życie. Taką siłę dostaniecie. Chcecie taką siłę, chłopaki i dziewczyny? Chcę. No to musicie przyjąć chrzest w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym nie jest po to, aby bełkotać innymi językami, posłuchawszy, jak ktoś to robi. Tak jak to robi dzisiaj wielu charyzmatyków. Podsłuchają i powtarzają. Wiecie, jeśli przyglądam na ludzi, to mi się w ogóle... Ja mówię tak, dzisiaj rzadko kto, jak się mówi w kościołach charyzmatycznych, choć ktoś nie jest okrzony do krzyżenia, ktoś nie mówi innymi językami, wszyscy mówią innymi językami. Dobra. Mówię, ale chrzest w Duchu Świętym przede wszystkim powoduje, że stajemy się martynos. Czyli w człowieku podczas chrztu w Duchu Świętym pojawia się potężna odwaga i determinacja do szerzenia Królestwa. A ja dzisiaj widzę kupę ludzi bełgoczących w innych językach, którzy są zesrani przed diabłem i światem. Jak mają iść gdzieś do służby, to się tak trzeba. I zastanawiają się, czy się dziesięcinę oddaje brutto czy netto. Szok. Martynos. Martynos. Ochrzczeni w Duchu Świętym. Wiele to chodzi. Armia Boga. Szok. Jak mają zostać 15 minut dłużej w kościele, bo trzeba kibel sprzątać, to się zastanawiałem, że to jest wola pańska. I mówię, jakiegoś takiego prowadzenia nie mam. Ja mówię, nie masz prowadzenia, żeby straż wyczyścić? Prowadzenia? Prowadzenia nie masz? Nie trzeba mieć prowadzenia. Trzeba mieć domestos i szczotę. Bez prowadzenia wyczyścić kibel. Tak, bo to, wiecie, dlaczego ja o tym mówię? Bo ja wiem, czym jest chrzest w Duchu Świętym. Na mnie położyli ręce, stopił na mnie Duch Święty, zacząłem mówić w innych językach i dwa dni później stałem na centralnym z traktatami. Dusza moja jeszcze nie wyrabiała, oczy miałem zamknięte, bo się wstydziłem i rozdawałem traktaty. Rozumiecie? Zacząłem być non-stop, wszędzie. Na ulicach zacząłem się dzielić świadectwem, wszędzie, gdzie się poruszałem, to mówiłem o Jezusie. Wszędzie. A dzisiaj ludzie w ogóle, wszyscy mówią innymi językami, oni wszyscy prorokują, ale w ogóle, jeżeli chodzi o szerzenie Królestwa, to oni stoją się patrzą jak sroka w gnat. Ja mówię, Martynos. Świadkowy Jezus. Uważam, że ogromna ilość ludzi w ogóle nie przeżyła chrztu w Duchu Świętym. Takie jest moje zdanie w kościołach charyzmatycznych. W ogóle.
Uważam, że nie powąchała chrztu w Duchu Świętym. Tak uważam. Uważam, że ludzie uczą się mówić innymi językami od innych ludzi. Uważam, że generują to z własnych dusz w ogromnej ilości przypadków. Uważam, że w ogóle mnóstwo proroctw nie ma żadnego posmaku proroctwa nawet. To są zwykłe informacje z duszy ludzi. Tak uważam. Ja nie widzę Martynus. Ale znam ludzi ochrzczonych w Duchu Świętym. Znam ludzi ochrzczonych w Duchu Świętym, którzy idą jak petardy do przodu, takich ludzi znam. I wiem, że zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. To wiem na pewno. Znam ludzi, którzy zostawiają sobie 30% dochodów, a 70% przynoszą do kościoła. Znam martyrów. Znam. Znam ludzi, którzy notorycznie uzdrawiają chorych i uwalniają od demonów. Znam takich ludzi. Jak się pojawił COVID, nasi ludzie nie mogli robić różnych rzeczy, to modlili się o budynki, o samochody, o wszystko się modlili. Znam ludzi, którzy chcą być na misjach i kłaść życie za innych ludzi. Takich ludzi znam. Martynus. Ochrzczonych w Duchu Świętym. A nie przychodzą i mówią: Artur, ja mam tylko takie języki. Szerebe. Jak myślisz, co to jest? Nie masz chorą banię. Masz chorą banię. Banię masz chorą. Jakie szerebe, człowieku? Dajesz mi spokój. Rozumiesz, co chodzi? Jak nie spałem 5 dni po amfetaminie, to tak właśnie robiłem. Rozumiesz, co chodzi? Takie coś mi się robiło. Odkleiło mi się coś tam. Że tak robiłem, jak ty teraz. Mówię: spokutuj z głupoty, mówię. Spokutuj z głupoty. Poddaj się Bogu. Przeciwstaw się diabłu. Daj się zrobić petatę. No nie. Głupawka. Cały kościół zielonoświątkowy w Polsce, każdego spytali, to się uczony w Duchu Świętym. Tak, mówię, w innych językach. Kogo nie zapytasz? Spojrzysz na nich, to jest pożałowania godny element. Pożałowania godny element. Ewangelizację robią w środku, w kościół. Jak ja takie rzeczy zobaczyłem, ja w ogóle kiedyś naprawdę, jak byłem rytym zielonoświątkowcem, bo byłem, ja myślałem, tak się robi. Spotkanie ewangelizacyjne w kościele, w środku. Ja mówię, ale przecież tam nikt nie przyjdzie. No jak to, komu do głowy przyjdzie, jakiemuś Polakowi? No dobrze, ciotkę przyprowadzisz, wujka, sąsiada, no takich ludzi przyprowadzisz na tę ewangelizację. No to jest ewangelizacja. No ja nie widziałem nigdy takich rzeczy. Mówię, idź na ulicę, głoś Ewangelię. Tam są niezbawieni ludzie. No w ogóle tam są niezbawieni. Rozumiem, no tam są niezbawieni, tam chodzą niezbawieni jeden za drugim. No i ci głoszą Ewangelię do nich. No. Jakie są skutki chrztu w Duchu Świętym? Po pierwsze, manifestacja darów Ducha Świętego. Co ja powiem o darze języków? Dar mówienia innymi językami to jest normalny język. To nie jest powtarzanie czterech zwrotów do końca życia. To jest normalny język. Ten język ma wszystko, co wskazuje na język. Jego można zapisywać, rozumiecie? Z niego można tworzyć rymy, nim można śpiewać, ich jest masa, tych języków. One się przemieniają, mieszają ze sobą. To jest normalny język. Ale manifestacja różnych, wszelkiego innego rodzaju innych darów Ducha Świętego. Słowa wiedzy, słowa mądrości. Ludzie to nawet nie wiedzą, co to jest. Słowo wiedzy to może wiedzą, bo tam pooglądali Billa Johnsona czy kogoś tam innego, to się dowiedzieli, co to jest słowo wiedzy. Słowo mądrości, prorokowanie, dar wiary, wykładanie języków. Kiedyś byłem na jednej konferencji, przyjechał taki pastor, wziął mikrofon, z Ukrainy taki przyjechał, wygłosił poselstwo na językach i stoi. Nas tam siedziało ze 300 osób. On mówi, kto ma wykład? Siedzimy wszyscy. Ja to mnie wtedy Duch Święty wypionował raz na zawsze. Siedzimy, on mówi tak. Nie będę dalej głosił, jak nie będzie wykładu. I stoi. I taką brodę miał, się po tej brodzie tak robiło. A my siedzieliśmy jak człowieku bandę ciągów tam. A mówi, przecież tu siedzi ze 300 ludzi.
Kto ma wykład? Nie ma wykładu, nie ma konferencji. Wiecie, że to jest 10 minut takiego milczenia na takiej konferencji na początku? Nie przeżyłem czegoś takiego jeszcze. Po 10 minutach ktoś wyrasta nareszcie. Rozumiecie? I dał wykład. Trząsł się jak usika. Patrzyłem na to, ja się popłakałem. Nad sobą przede wszystkim. Rozumiecie? Potem się modliłem, powiedziałem, Boże, jak ja będę budował kościoły, to nigdy w życiu nie będzie dochodziło do takiej sytuacji. Mówię, jak ja powiem, kto ma wykład, to u nas by doleciały 4 osoby. Bo każda będzie miała inną interpretację. A więc manifestacja darów Ducha Świętego. Nie czasem, tylko ogólnie w życiu. Po drugie, odwaga. Odwaga. W ogóle odwaga to jest drugie imię chrześcijanina. Odwaga. Odwaga to jest działanie mimo lęku. To nie jest brak lęku. Działanie mimo lęku. Przychodzi lęk, działamy. Nie działamy, jesteśmy tchórzami. Dlaczego jesteśmy tchórzami? Bo nie jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym. A właśnie. Duch Święty to jest petarda w życiu człowieka. Wiecie, że Bóg w ogóle potrzebuje jednego człowieka wypełnionego Duchem Świętym, jest w stanie wykonywać robotę? Przyjrzyjcie się w ogóle na... My się przyglądamy na, w ogóle na Biblię. Zobaczcie, tam są jednostki. Te jednostki szły jak przecinaki. Bo co? Bo byli wypełnieni Duchem Świętym. Nie mieli Facebooka. Nie mieli YouTube'a. Motoroweru nie mieli nawet. Nic nie mieli. Rozumiesz? Przynieśli Ewangelię do Europy, do Azji. Jak oni to zrobili? Jakim sposobem? Przez moc Ducha Świętego. Przez moc Ducha Świętego. To jest chrzest w Duchu Świętym. Nas nauczono wiele rzeczy, wiecie o tym? Nauczono nas, co mamy zrobić. Ja nieraz widziałem, jak się uczy ludzi mówić innymi językami. No, powtarzaj po mnie. Szele, pele. Mówię, koniec. Przecież mówię, gdzie my na tym zajedziemy, Panie Boże, na tym ośle. Przecież to jest osioł, mówię. Na jakimś ośle jedziemy wszyscy, na jakimś ośle. Cała ta nasza ekipa jedzie. Sam, wiesz dlaczego o tym mówię? Bo ja sam brałem w tym udział. Ja dzisiaj w ogóle jestem po pokucie z takich rzeczy. Naprawdę, ja tam się nie wypowiadam jako osoba, jakiś mądrość wielki, tylko sam brałem udział w takich debilizmach w życiu. Po prostu osobiście w nim brałem udział. Tak jak osobiście upadałem pod mocą sam z siebie, bo to nie było żadnej mocy, ale jak było głupio nie upaść. I każdy w ogóle szczery chrześcijanin wie, o czym mówię. No tak. I robiłem to masowo. Teraz tym sobie głowę rozbiłem. Ale leżałem, mówię... Ale no. To? A wszędzie, zależy jaka była frakcja. Zależy jakie mieli teologię. Tak, bo ja wiem w ogóle, tutaj głupota ludzka jest na granic. A to jest wszystko, wiecie przez co? Przez brak otwartości na Boga. Rozumiecie? Człowiek w ogóle łyka to wszystko jak karp kluchy później. Potem takie rosną hybrydki z nas, wiecie o co chodzi. Stajemy przed wyzwaniami życiowymi i w ogóle nie jesteśmy w stanie im poradzić. Odwaga. I otwarcie na kolejne przestrzenie duchowego rozwoju. Duch Święty jakby otwiera ci drogi. On jest drzwiami. Drzwiami do kolejnych form rozwoju duchowego. Zawsze się zaczyna od chrztu w Duchu Świętym. I mamy czwarty element, czwarty chrzest opisany w Piśmie Świętym, chrzest w ogniu. To zanurzenie w okoliczności zewnętrzne, potrzebne do rozwoju duchowego. Co to oznacza? Czy to oznacza, że Bóg wprowadza nas w jakieś ciężkie okoliczności, żeby nas czegoś nauczyć? Nie. Czy nas doświadcza? Nie. Czy nas jakoś tresuje? Nie tresuje. Czy Bóg nam stwarza jakieś dziwne okoliczności, żebyśmy w nich w ogóle nabrali szlifów? Też nie. Więc czym jest chrzest w ogniu? Idziemy sobie przez życie, przyjaciele, i przechodzimy przez różne koleje losu.
ocieramy się o środowiska, ludzi, sytuacje, diabła, rozumiecie, o co chodzi? To nas szlifuje. W tych wszystkich trudnych sytuacjach jest z nami kto? Bóg. Kiedy wchodzimy w taką trudną sytuację życiową, nie dlatego, że Bóg nas w nią prowadził, ale dlatego, że po prostu ona stoi nam na drodze, tak? Duch Święty wykorzystuje tą sytuację i w tej sytuacji nas co? Uszlachetnia. Czy to oznacza, że mamy szukać trudnych sytuacji w życiu, żeby być uszlachetnionymi? Nie trzeba i nie należy. Jak się będziemy modlić o trudne sytuacje, to przyjdzie do nas diabeł i nam załaduje bardzo trudne sytuacje. Mamy chodzić z Bogiem i być czujni na to, co się dzieje wokół. Każda sytuacja życiowa może być dla nas swoistym chrztem w ogniu. Jakie są skutki takiego chrztu? Przyspieszenie procesu uświęcenia, czyli przemian duszy na obraz Jezusa. Przyspieszenie. Chrzest w ogniu w moim przypadku. Narodziłem się z Bożego Ducha 20 lat temu. Wyszedłem z więzienia. I po jakiś roku i trzech miesiącach pobytu na wolności przyszła policja i mnie aresztowała za stare sprawy. Wyciągnęli mi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wiele innych tam historii. Trafiam do więzienia jako wierzący człowiek. Czy to Bóg mi przygotował to więzienie? Nie. Czy to Bóg mnie tam pokierował? Nie. Ja sobie sam narobiłem kiedyś bałaganu i byłem na tyle jeszcze nierozgarnięty, że nie potrafiłem tego bałaganu sobie załatwić. Więc poszedłem do pudła. No i sobie siedzę w pudle. I w tym pudle się modlę, bo chodzę z Bogiem. Z kim jestem w pudle? Z Bogiem. Tak jak byłem na wolności, tak jestem w więzieniu. Mówię, Panie, pamiętam, siedziałem na łóżku, mówię tak, Boże, mówię, daj mnie do takiej celi, żeby tam, jak nawet będą palili papierosy, ja to do dziś pamiętam tę modlitwę, to żebym miał dolne łóżko, bo wiesz, że ja nie palę, żeby mi ten dym nie leciał do góry. I żeby była Biblia, mówię, bo ja nie mam Biblii. A ja wiedziałem, że nie będę miał widzeń przez najbliższe miesiące w ogóle. To nie ma szans, nie? Będę taką sprawę. Zresztą Agata nie przyjeżdża, nie oddawali Agacie 2 lata widzeń. Także żony nie widziałem 2 lata. Idę do celi. Cela 5-osobowa. Dolne łóżko jednowolne. To jest w zasadzie niemożliwe. Pytam się, nikt tu nie schodzi? A ten gość, co spał na górze? Nie, mówię, ja wolę na górze spać. Mówię, gość, co lubi na górze spać. Usiadłem na tym łóżku, patrzę, a tam za płaskownik włożony jest Nowy Testament. Ten łóżko z Nowym Testamentem. Zaczęła się moja przygoda w więzieniu. W tym więzieniu przyprowadziłem masę ludzi do Jezusa. Założyłem pierwszy w historii Białęki kościół w więzieniu. Rozumiecie? Gdzie ja, więzień wzmożonej ochrony jeszcze, prowadziłem systematyczne spotkania. Przyprowadziłem bardzo dużo ludzi z grup przestępczych do Jezusa. Wyszedłem z tego więzienia po 3 latach, 3 miesiącach oszlifowany jak diament. Wiecie, po ile się modliłem w więzieniu? Po 15 godzin non-stop. Rozumiecie? Modliłem się, ćwiczyłem, jadłem i spałem. Nie robiłem nic więcej. Wyszedłem wyszlifowany jak diament. Były takie momenty, że w celi wszyscy byli nawróceni. Codziennie były nabożeństwa, które ja prowadziłem. Co się stało? Przyszedłem chrzest w ogniu. Czy Bóg mi go zgotował? Nie. Ja znalazłem się w jakiejś sytuacji, a Duch Święty tą sytuację wykorzystał ku mojemu dobru. Kiedyś taki mądry człowiek powiedział, że jak Bóg chce przeorać twardą glebę, to zaprzęga do pługu diabła. I to jest w ogóle prawda. Chodzi o to, że chrzest w ogniu przyspiesza proces twojego uświęcenia. Również stwarza warunki do uwalniania Bożej mocy. I również stwarza warunki do pomagania ludziom. To jest chrzest w ogniu. I o takich 4 chrztach mówi nam Pismo Święte. Każdy z nich jest dla nas do osiągnięcia, do wykorzystania, tak? I każdy z nich jest dla nas korzystny.
Dlaczego to jest fundamentalna nauka? Dlatego, że to jest taka nasza broń. Zaczynamy od broni. Musimy zebrać broń. Rozumiecie? Więc w ten sposób chciałem to zakończyć.